Cześć, ja nazywam się Dominika i dzisiaj przychodzę do Was z kolejnym TBR-em. Tym razem z TBR-em na czerwiec. Ja jestem do tyłu z miesiącami, bo cały czas mam wrażenie, że teraz będzie maj, także wybaczcie mi to, ale miesiąc czerwiec będzie dla mnie ambitnym miesiącem, mam nadzieję, bo chcę przeczytać aż 7 książek. I wiem, znaczy chcę przeczytać aż 7 książek. Wiem, że dla niektórych to jest tylko 7. 7 książek znajduje się teraz na mojej liście właśnie, którą chcę przeczytać, ale to nie znaczy, że to są wszystkie książki, po które chętnie bym sięgnęła. No ale nieważne, zaczynamy. Pierwszą książką jest książka, na którą czekam już bardzo długo, a to dlatego, że byłam bardzo zainteresowana jej premierą. W momencie, kiedy już była jej zapowiedź, praktycznie chyba w zeszłym roku albo na początku tego roku. I jest to Incendiary Zoraidy Kordowy, której nazwisko wymawiam już po raz chyba 8 i za każdym razem nie wiem, czy dobrze to robię. Jeżeli tak, to fajnie. Jeżeli nie, to soreczka. Mamy tutaj historię Renaty Konwidy, która jako dziecko została porwana przez króla swojego królestwa, jako że jest ona pewnego rodzaju magiem. Magiem, który kradnie wspomnienia, który ma możliwość po prostu te wspomnienia z człowieka wyciągnąć bez żadnego jakiegoś tam większego problemu. Jest to moc, która jest najbardziej pożądana, najbardziej ludzie się jej boją i jest też najrzadsza. Renata zostaje wykorzystana do jakby wzięcia udziału w buncie, ale nie w buncie jakby, że ona się buntuje, tylko buntują się ludzie właśnie jej pokroju i ona niestety ze strony korony pomaga koronie właśnie ich zniszczyć. To było ciężkie. W pewnym momencie ona zostaje szpiegiem. Zostaje szpiegiem właśnie dla tych ludzi swojego pokroju, czyli tych magów, którzy się przeciwstawiają koronie. I od tego zaczynają się jakby jej przygody. Przygody, w których jest ona osamotniona i słabo traktowana. Jeżeli chcecie więcej usłyszeć na temat tej książki, o czym ona jest i tak dalej, to zapraszam Was właśnie do premier tego roku, które chciałam przeczytać. Dodam Wam to w karcie i przechodzimy do następnej książki. A następną książką jest dosyć cienka, czyli Miedziaki, którą ja już chciałam przeczytać od dłuższego czasu, kiedy zobaczyłam właśnie filmik Dr. Book na jej kanale. I mamy tutaj historię Elwooda, który jako bardzo zdolniony, powiedzmy sobie szczerze, nastolatek miał dużą szansę, żeby dostać się na uczelnię i tam studiować inżynierię. Jakby przyszłość stawała przed nim otworem, jednak w pewnym momencie jako czarny człowiek, po prostu jako czarny chłopak, zostaje on aresztowany i zamiast na uczelnię zostaje wysłany do placówki poprawczej, która nazywa się właśnie Miedziakiem. I tam poznaje przyjaciela, którego imienia nie pamiętam w tym momencie, ale cała ta placówka nie jest zbyt przyjazna, że tak powiem. Ludzie są, czyli chłopcy są tam bardzo źle traktowani, są maltretowani, molestowani, karani w bardzo brutalny sposób podobno, a ci, którzy się sprzeciwiają im wszystkim, właśnie znikają bez śladu. Jest to książka, która opowiada o czasach, kiedy właściwie nasiliła się walka z segregacją rasową. Jest to temat, który mi jest bardzo bliski pod tym względem, że ja się bardzo tego typu sprawami interesuję i one bardzo mnie jakby dotykają. Nie mogę się doczekać, kiedy po tą książkę sięgnę i mam nadzieję, że spodoba mi się tak jak większości osób, które je czytały, bo naprawdę czytałam super opinie i słyszałam bardzo dobre opinie o tej książce. I kolejną książką jest bardzo znana tym razem, ale polska książka, czyli Znachor. Jest to książka, którą ja miałam już od jakiegoś czasu na półkach, którą kupiłam za dychę w Kauflandzie, nie w Kauflandzie, w Carrefourze. I chciałam przeczytać głównie dlatego, że razem z chłopakiem obejrzeliśmy ostatnio Na granicy zmysłów Przemka Kosakowskiego, który właśnie tam jeździł po różnych krajach, bo był na Bałkanach, na Ukrainie i w Rosji i też był w Polsce, ale tego sezonu niestety ja nie widziałam. I właśnie tam spotykał się z różnego rodzaju znachorami, ale to jest główny powód, dla którego ja chciałam tę książkę przeczytać. Ale mamy tutaj historię właśnie lekarza Wilczura, który z jakimś tam zbiegiem okoliczności, czy tam z jakiegoś powodu traci pamięć i właśnie na wsi zakłada znachorską działalność. Staje się bardzo znanym uzdrowicielem, ale to go wprowadza w jakieś tam kłopoty. Tyle tak naprawdę o tej książce wiem, ale sam fakt, że ona nie jest gruba, w ogóle jest przepięknie wydana, tyle Wam powiem. I no, przez fakt, że jakby oglądałam tych znachorów i jakby widziałam, co oni robią, bardzo mnie zainteresowała ta pozycja i chętnie ją przeczytam. Następną książką, czyli czwartą książką na tej liście jest Wojna Makowa. Książka, o której zbyt dużo nie wiem. Wiem tylko tyle, że naszą główną bohaterką jest Rin. Rin, która jest w rodzinie zastępczej, która jest jakąś tam sierotą wojenną i która w pewnym momencie jakby może zostać sprzedana jakiemuś bogatemu człowiekowi. Nie wiem dokładnie, o co chodzi, bo mówię, nie zagłębiałam się dokładnie w historię tej książki. Chcę do niej podejść z taką bardzo dużą dawką niewiedzy. Tym bardziej, że czytałam... Nie czytałam. Słyszałam bardzo dużo świetnych opinii.
większość osób, które czytało tą książkę, było nią zachwyconych, więc mam nadzieję, że mi się też spodoba. Ona, tak jak Wam już mówiłam w poprzednim filmiku, jest ładnie wydana, ale ona jakby do tego momentu się rozkłada i nie wiem, czy będzie mi się to komfortowo czytało, mam nadzieję, że tak, bo jest wydana przepięknie, ona ma obrazki przy rozdziałach, co mi się bardzo podoba i bardzo chciałabym, żeby ta książka mi się spodobała, więc zobaczymy, mam nadzieję, że uda mi się ją w czerwcu przeczytać, bo patrząc się na ten stos, szczerze wątpię, ale miejmy nadzieję, że się uda. Zostały mi już tylko 3 książki do końca i kolejną z nich jest Zaraza, czyli książka o 4 jeźdźcach apokalipsy, czyli wojna, zaraza, śmierć i ból. I głód. Ból. W każdym bądź razie do miasta Sar Burns bodajże przyjeżdża właśnie zaraza, czy tam pojawia się w tym mieście zaraza i staje się dla niej oczywiste, że tak naprawdę wszystkim jej bliskim i jej grozi śmierć. Dlatego Sara postanawia właśnie tą zarazę powstrzymać. Tylko, że nikt jej nie uświadamia, że nie można go zabić. Tak więc Sara zostaje więziona przez niego i jakby w pewnym momencie oni zaczynają się darzyć jakimiś uczuciami. Czy coś. Nie wiem. Pamiętam, że ta książka jak tylko wyszła, to ja ją kupiłam. Byłam bardzo zainteresowana, bo wiecie, 4 jeźdźców apokalipsy. Fajny myk. W ogóle okładka też jakby przykuła moją uwagę. I później ją kupiłam, położyłam i tak leżała. I jakby... jak większość książek na mojej półce, bo przecież po co je czytać, kiedy można kupować nowe i nie czytać starych. I don't know. I mam tutaj 10 tysięcy drzwi, która jest wydana przepięknie. I która mówi o czym? Nie za bardzo wiem. Mówi tutaj o historii dziewczyny, która trafia na książkę, która opowiada, wiem, że o drzwiach, o jakichś sekretach. Jest bardzo tajemnicza i ja tak chcę do niej podejść. Podoba mi się strasznie, jak ona jest wydana. I teraz, jako że dzisiaj jest 29, więc 2 dni temu była premiera i bardzo dużo osób się zachwycało. I co chwilę widzę, że ludziom bardzo się podoba to, jak ta książka jest napisana, więc mam nadzieję, że ja też się będę zachwycać. I ostatnia książka, o której wiem praktycznie tyle samo, co o 10 tysiącach drzwi, czyli Zimowe zaręczyny, która jakby jest w strasznie dziwnym formacie, bo jakby patrzcie, jak ona jest duża. I no, w każdym razie wiem, że chciałam ją przeczytać, jak tylko usłyszałam o niej na zagranicznym booktubie. Mamy tutaj historię Ofelii, która przechodzi przez lustra i widzi historię przedmiotów bodajże. I w pewnym momencie zostaje ona zaręczona z człowiekiem, który jest jakimś tam przywódcą klanu smoków, czy coś takiego, nie wiem dokładnie. I jest ona zmuszona do właśnie przeprowadzenia się do takiego dryfującego miasta. I w pewnym momencie zaczyna jej grozić jakieś niebezpieczeństwo, bo musi ukrywać tam, kim ona jest naprawdę. Tyle wiem, bo tyle jest jakby tutaj w opisie napisane na tyle. Nie chcę się zagłębiać dalej. Bardzo mnie zainteresowała ta historia, tak jak już Wam kiedyś mówiłam, jest to historia autora francuskiego, więc będzie to moja pierwsza styczność z tego typu historią, oprócz jakichś tam lektur, jeżeli takie miałam, nie wiem. I tak, bardzo się nie mogę doczekać tej książki, chociaż pewnie mi zajmie trochę jej przeczytanie, ale przynajmniej się otwiera cała w porównaniu do Wojny Makowej. Także to by było na tyle, jeżeli chodzi o TBR na czerwiec. Mam nadzieję, że uda mi się te książki przeczytać, bo w czerwcu mam trochę czasu wolnego. Trochę więcej niż miałam niestety w tym miesiącu, bo tak jak się zapowiadał mi maj, że będę miała bardzo dużo wolnego i że będę mogła sporo czytać, tak niestety okazało się, że niekoniecznie i rzeczywistość mi zweryfikowała moje plany troszeczkę. Także mam nadzieję, że uda mi się przeczytać te książki w czerwcu. Dawajcie mi znać w komentarzach, jakie książki Wy chcecie przeczytać, albo czy czytaliście te, które ja Wam tutaj pokazałam. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, to zapraszam Was do subskrypcji, a my się widzimy w kolejnym filmiku. Pa!